Witajcie, witam was na kolejnym filmie z serii Młody Rolnik. Tak jak widzicie, mamy sobie oto te nasze dwie wiaty tu, a pod wiatą pług, bizon, tresa i kosiarka. Tu sobie kury chodzą. Mamy sobie początek sierpnia. Wsiadamy do bizona odpalony. Na początek zalecam do zostawienia łapki w górę i subika. No i wyjeżdżamy z gospodarstwa i zaczynamy żniwa zboża. Żniwa jęczmienne. Bo będziemy sobie kosić jęczmień na usługę, bo nasz jęczmień już mamy skoszony. Na usługach sobie trzy kawałki muszę skosić jęczmienia. Też jeszcze będę więcej na pewno kosił na innych polach. Ale tu muszę te trzy kawałki na razie mam na dziś, na teraz do skoszenia pierwsze. Pierwsze jadę na usługi. Później będziemy się z naszym bawić. Coś tam nawet do zbiornika z tego jęczmienia tu leci. Ja to muszę odwieźć na skupu, mój zbożowy. Powoli robota pójdzie z tym jęczmieniem. Jak skończymy, to jeszcze mamy jechać, kosić pszenicę. Też pszenicy mamy z 2, może 3 hektary do skoszenia na usługach. Owsa też z 3 hektary, coś koło tego. Po jednym przejeździe będzie tu zbiornika. Nie wiem, czy dookoła objedziemy, bardzo ładnie tym jęczmieniem tu sypie na tym kawałku. Szkoda, że u nas tam nie sypał. Też sypał dobrze, ale widać, że nic sypało. Dookoła się nam nie uda objechać. Tu musimy wziąć koncepcję. Tu sobie przyjedziemy ciągnikiem na dół, tu się wysypiemy. Może jej funkcjonów będzie z górniku, to sobie wysypiemy, bo do góry się nam nie uda odjechać. Już jest tutaj, bo koło tego słucha większość przekręt na dziewczęcie. Dobra, tu mamy większy poprzecznik wycięty.
Lecimy pociągiem, przyczepy spinamy. Przyczepy są spięte, tylko trzeba podpiąć do ciągnika. Jedziemy. Bierzemy John Deere'a, żeby nas tu szybciej zajechać. Jak można z niego korzystać, to korzystamy. Motogodzin może mieć zrobione u nas na gospodarstwie. Więcej nie może mieć, a ma 3,5. Ciągnik kości. Ja ciągnik przestawię. Pracownik niech kosi, a ja siadam do Ursusa i lecę olać, tylko talerze w kotu odetrą. Nie, już tu stoi. Czekajcie, jeszcze zobaczymy na przecenę, czy coś jest. Nic ciekawego nie ma. Czy się nam to zapisze szybko? Polecamy sobie na ten kawałek. Tam jest 40 arów. Tam rzepak mieliśmy. To tam pojedziemy sobie orać. W tym sezonie już rzepaku nie będziemy mieć. Obecnie kawałka od kultury, bo nie mamy. Bo to już zasieje soją. Jeszcze trzeba kupić. Najlepiej z 2 hektary pola by było trzeba kupić, tak żeby z tej kukurydzy 2 hektary zasiać. Ale jak posprzedawamy zimą plony, no to się coś tam, jakieś pole to kupi. Obornika też trochę jest. Aktualnie rozrzutnika nie mamy. Na razie nad rozrzutnikiem nie myślę. Raczej rozrzutnikiem będzie tak, że albo się coś kupi w lepszym stanie niż na tym, co my mieliśmy, albo się kupi coś większego. Mamy czas teraz, nie
trzeba się śpieszyć z rzepakiem, ani z niczym. No to sobie będziemy orać cały czas po drodze. Dobra, ja już tu pojadę małe. Czekam na zbiorniku. Wsiadamy sobie do Robinsona. Próbujemy sobie z piątku i kilka zakupalek musi. Tak, dwa przejazdy, tak na parę tutaj. Ja teraz chcę zaszedł, żeby trzy razy cztery przejazdy. I tak przeskakujemy z tego na ten sprzęt. Powoli do przodu. Ciągnik jaki będzie kupowany, to ja już wiem. Chyba że no, w 70% będzie ten ciągnik. Chyba że będzie jakaś lepsza oferta, to się weźmie coś innego. To myślę, że nad takim ciągnikiem, którym aktualnie jadę, tylko że szóstką. Do niego już teraz chyba kupy można by było kupić na spokojnie. Trochę przód lata w gruździe z tą trójką, bo ten agromarz niecałe tonę 300 waży, trochę wagi jest. Ale ładnie, choć jak głęboko ważamy, to ma uczuć co robić. To jest pół do 90 koni, ale jak się, że na thank you.
4 przejazdy, jak się nie mylę. No 4 chyba. No i tam chyba już jest. Pracownik oczywiście na niskim biegu, jak zawsze, może czekajcie. Czy tu jest domucone do końca? Nie, tu trzeba przyjechać jeszcze. I u góry sobie to tam wysypiemy i lecimy na kolejny kawałek jęczmienia kościć. Siedem ton, no i kołami zamierzył, ale idzie. Dobra, lecimy na pole. Czekajcie, bo nie wiem, czy mamy ruch drogowania, a włączymy sobie, bo nie wjeżdżą ze mną. Header prawie na całą drogę. Żeby nam teraz nic nie wyjechało, bo jak jestem punkt, to już się nie mówią.
Szkoda, że ten bizon tak 30 na godzinę nie jedzie. Pracownik nie leci, ja idę pociągnik. No pracownik ten powoli sobie to orze. Jeszcze gdzie tam jadę. Pierwsza przyczepa jest prawie pełna. Dwa i pół zbiornika jeszcze i będziemy mieli pełny zestaw. No trochę się trzeba rozkulać i idzie. No ale ruszyć już miał ciężko. 10 ton całe. Już to czuć. No już nam zarzuciło ciągnikiem. Ledwo co opanowałem ciągnik. Pracownik jak zwykle wjechał w jakieś chaszcze. Nie potrafi wyjechać. Jak poprzeć nie kapel. Boże, jak jeszcze jest trzy chłopaki do tego. Mogę nie objechać jednego obkrążenia dookoła, no i to będzie piękne. Mamy tutaj mamy 300 będzie. O, ani nie wiem, nie.
Czekajcie, bo migacz mamy załóżmy. Za daleko pojechać. Dobra, idzie to jakoś. Tylko sobie jeszcze tam po prawej stronie za tym kawałkiem, za tymi środkami, tam mamy jeszcze jeden kawałek. A nasza przejica też mi. Dobra, zobaczymy jak orka idzie. Nawet dobrze. To szybciej bym mógł pracownie wyjeździć. Na trójce jakby pracownik jeździł, to by pola szybko upływały.
jak ja trójką jeżdżę i ładnie przykrywa. Na jedynce, trzy dwójce też ładnie przykrywa, no ale dużo więcej paliwa spalone i więcej czasu. Ale weźmiemy też zatora i będziemy dużo zatorem porać z tamtą dwójką. Bo ten mały sprzęt jest, dużo nie robi. Coś robi, ale nie za dużo. Będziemy sobie z tym Pottingerem dwójką orać z zatorem. Po pszenicach, po soi. Ziemniaki też będą za niedługo do kopania. A zatora sobie porodek nie będę. Bron, bo coś miałem jechać po rybce bronować. Bo z 5 hektarów tego tam jest. W sumie. No to bronowania będzie, za to chcemy dostanie. Co 5 hektarów zabronuję. Ale przejdzie. Dobrze, że brony mamy czwórki. To szybciej to idzie. Szkoda, że bron piątek nie mamy. Czekajcie, tu trzeba im dać siana i słomy. Póki mamy jeszcze siano tu w kostkach, to dajemy, żeby to zużyć. A później już tylko belki będą, belki. Te kostki to już na tej serii, to już wychodzimy z tego. Jeszcze możecie zobaczyć teraz na filmie, jak to wygląda. Karmienie kostkami, rzucanie ich. Tych kostek, jak te kostki tu wyglądają, one tu leżą, kostki słomy tu leżą, trzeci sezon. Była belka duża, to się dużą belkę dało też. Się tej słomy stąd, no brało się, ale niedużo, nie? No i słoma jest. Myślę, że jeszcze z dwa sezony będzie, sezon co najmniej jeden. Siana zrzucić z tej beli. Siana już nie ma za dużo. Tutaj mamy bele duże, okrągłe, spresowane. Tu będziemy duże bele dawać. I tu też damy chyba drugi pokos. Tu uciśniemy, żeby tamtym nie stało, nie zajmowało miejsca. Myślę, że początkiem września pojedziemy z drugim pokosem, żeby tego dużo była, duża ta trawa była. No jak pojedziemy z drugim pokosem, to myślę, że tu już tego siana nie będzie i tu ułożymy belki. Zobaczymy, ile tych belek będzie. Jakby z 10 było, to by było dobrze. Z tych łąk, co my mamy, to... Czekajcie, wystarczy nam już tego siana? Tak, wystarczy. Byki mają pełne, no trochę tych byków jest, 30. Trochę tego idzie. No i... O, prawda, akurat... Proszę. Myślę, że pracownik dojedzie do końca. Ja sobie odpalam John Deere'a. Mamy już sobie 35 minutę filmu. Jak to skosimy, pojedziemy tam kusić. Ja będę musiał zajechać z tym na skup. Zaraz będzie pełne.
zdążę na filmie zajechać na zdjęcie, więc dobrze. Zobaczymy, jak to będzie. Ile nam to jeszcze wejdzie. Zobaczmy. Ten zbiornik cały by tu mógł wejść. Myślę, że wejdzie. Dwadzieścia pięć kilo zostało. Czekajcie, jak tam można tamten kawałek kusić? Zobaczmy. Tu jak wyjedziemy, zaś te drzewa są. Dobra, niech pracownik tam dojedzie do końca. Na filmie już nie będziemy więcej kusić, tylko tak dużo jak zrobimy, te dwa pola skusimy. Tam jest 40 arów, jeszcze szybko wyjdę, zobaczę ile tu jest. Tu jest 60, to jest hektar skuszony. Bardzo ładnie, jeszcze będzie 30 arów na filmie zorany, a no pracownik. Jakieś tam trochę orałem. No ale... trochę pracy na tym nie jest zrobione. Zobaczymy, ile do ilu nam zwolni John Deere. 18,5 tony na haku. Do ilu nam zwolni pod te górki. Trzy mnie trzydzieści, więc jest bardzo dobrze. Jak tak dojedziemy, no 29, to zacznie trochę spadać. No najmniej to było 25, o połowę spadło. No to tak nie jest dużo jak 25 przy takim ciężarze. Czekajcie, zapisze się nam to i odbierzemy sobie kontrakty. Tu mamy sobie... albo na każdy trochę poszło. Tu mamy 80, tu 93, a tu 20. No to dostaniemy około... 3000 zł za te kontrakty. Dobra, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika. Myślę, że film się wam podobał i widzimy się już w kolejnym filmie. Na razie, cześć, siema.